Marcin Nowak, witam Państwa i zapraszam na kolejny program z cyklu Nieruchomości Lubuskie. Dziś gościmy w Nowej Soli, a ma to związek z najnowszym raportem NIK na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Raport ten mówi, że większość polskich rodzin wciąż nie może pozwolić sobie na kupno własnego mieszkania. Szczególnie trudna sytuacja panuje w miejscowościach poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Czy rzeczywiście zawsze musi tak być? O tym w naszym pierwszym felietonie na przykładzie Nowej Soli właśnie. Mimo swoich ustawowych obowiązków, rządy i samorządy praktycznie nie prowadzą skutecznej polityki mieszkaniowej. To jedna z głównych konkluzji raportu NIK. Ceny mieszkań na rynku co prawda maleją, ale własne M jest wciąż poza zasięgiem statystycznej rodziny. Tak jest również w Nowej Soli, gdzie w kolejce po mieszkanie komunalne czeka około 300 rodzin. Zasoby miejskie nie wystarczają do zaspokojenia ich potrzeb, do tego samorząd nie może zapomnieć o najuboższych. My nie budujemy mieszkań komunalnych, inwestujemy w mieszkania socjalne, aby wymeldowywać osoby, które nie płacą czynszu w mieszkaniach komunalnych i dawać im mieszkania o najniższym standardzie. Tak, wiesz, w Polsce jest prawo, które mówi, że nie można wyrzucać na bruk osób, które nie płacą, zatem one muszą mieć mieszkania to na najniższym standardzie. Takie miasto zapewnia, inwestuje spore pieniądze w ostatnich latach, to jest kilkadziesiąt mieszkań wybudowanych z pieniędzy gminy, ale również ze środków zewnętrznych. Czy statystyczny obywatel ma jakąkolwiek alternatywę? Szansą może być wygaszany w tym roku program Rodzina na swoim. Choć przez wielu ekspertów krytykowany, program ten daje nadzieję na kupno mieszkania, ale nie każdego. Podstawowym kryterium jest odpowiednia cena za metr kwadratowy. Wpływ na jej wysokość może mieć samorząd, który, tak jak w Nowej Soli, przedstawia deweloperom atrakcyjne oferty kupna działek budowlanych. Jeżeli chodzi o rynek nowosolski, to jest cena metra kwadratowego jest tutaj uzależniona od zakupu ziemi przez dewelopera i cena jest na tyle przystępna, że klienci mogą skorzystać właśnie z preferencyjnych kredytów. To jest o tyle ważne, że młoda rodzina, która chce zamieszkać w Nowej Soli, ma taką możliwość skorzystania z tego kredytu i przez 8 lat będzie miała dofinansowanie do tego kredytu przez państwo. Kolejny kierunek poszukiwań własnego mieszkania to rynek wtórny, tyle że ceny, jakie na nim obowiązują, coraz bardziej przypominają te z rynku pierwotnego. Chyba że zdecydujemy się na zakup starego lokum w nieatrakcyjnej lokalizacji. Takie mieszkania cieszą się jednak coraz mniejszym zainteresowaniem, a nabywcy z małych miast szukają inwestycji o odpowiednio wysokim standardzie. Poszukują mieszkań dwu-, trzypokojowych o powierzchniach takich do 50 metrów. Te mieszkania najszybciej się tak naprawdę sprzedają, co zresztą było widać tutaj po sprzedaży mieszkań w tym bloku. W pierwszej kolejności zostały sprzedane mieszkania na wyższych kondygnacjach, bo mamy tutaj budynek z windą i właśnie zakupiły je osoby młode, tak? Tym bardziej, że cena porównywalnie tutaj mieszkań na rynku pierwotnym, a wtórnym jest bardzo zbliżona, tak? Bo tutaj mamy 3300 zł za metr kwadratowy, natomiast no, trzeba liczyć się z wykończeniem, ale mamy nowy blok, niskie koszty, bo już tutaj mamy zarząd wspólnoty. I wiemy, że przez jakieś tam dłuższe lata ten budynek, który tam będzie stał. Podsumowując, bez rządowego programu i odpowiedniego finansowania ze środków budżetowych polityka mieszkaniowa zmierza w złym kierunku i może przynieść bolesne konsekwencje społeczno-cywilizacyjne, szczególnie widoczne w mniejszych miejscowościach. Brak odpowiedniej liczby mieszkań niesie ryzyko wzrostu emigracji, co przy narastających problemach demograficznych wydaje się być wyjątkowo niebezpieczną perspektywą. W ostatnich tygodniach przez nasz kraj przetacza się fala dyskusji na temat zwiększenia dostępności do wykonywania niektórych profesji. Między innymi chodzi o zawody ściśle związane z rynkiem mieszkaniowym. Czy uwolnienie takich zawodów jest zasadne, czy wręcz przeciwnie, niesie ze sobą wiele zagrożeń? O tym w naszym kolejnym materiale. W Polsce jest obecnie 380 zawodów regulowanych. To najwięcej w Europie. W pierwszej kolejności uwolnionych ma być 160 profesji. Pomysł otwarcia zawodów ma przede wszystkim stworzyć tysiące nowych miejsc pracy dla młodych ludzi. Pojawia się jednak wiele wątpliwości, czy dostęp do takich profesji jak na przykład zarządca nieruchomości rzeczywiście powinien być praktycznie nieograniczony. Po plecach przeszłyby mi trochę ciarki, że ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia o tym, chociażby o definicji nieruchomości, będzie miał opiekować się czymś, na co wielu Polaków pracowało parę lat swojego życia, albo zadłużyło się tak, że przynajmniej przez 30 lat będzie musiało spłacać kredyt,
za który nabyli tą nieruchomość. Czyli można powiedzieć, że ktoś dokonał transakcji swojego życia i teraz powierzy opiekę nad tym majątkiem komuś, kto nie ma zielonego pojęcia, że to w ogóle jest majątek. Do wykonywania niektórych profesji związanych z rynkiem mieszkaniowym potrzebne będą komisyjne egzaminy państwowe. Jednak dla takich zawodów jak pośrednik nieruchomości wystarczy tylko spełnienie pewnych wymagań formalnych, na razie nieokreślonych, bez konieczności weryfikacji wiedzy. Może być bardzo dużo zagrożeń, przede wszystkim wszystko związane z nieruchomością, gdzie mogą być zapisy różne na hipotece lub w trzecim dziale w obciążeniach, gdzie te zapisy mogą być niebezpieczne dla kupującego, a z kolei ten, kto nie ma wiedzy na temat nawet ksiąg wieczystych, to może tutaj klienta, który kupuje, narazić na duże koszty związane z kupnem nieruchomości, gdzie te koszty mogą często przekraczać co najmniej połowę wartości tej nieruchomości. I tutaj taka wiedza podstawowa no jest konieczna. Moi klienci korzystają z naszych usług, bo chcą. Nie ma obowiązku korzystania z usług pośrednika, nie ma obowiązku korzystania z usług zarządcy nieruchomości, ale tak naprawdę ci ludzie korzystają z naszych usług nie tylko przy poszukiwaniu mieszkania, domu czy innych nieruchomości, ale też korzystają z naszej porady prawnej, z naszej fachowości. Chcą wiedzieć, że transakcje, które robią, nie są opatrzone ryzykiem. Uwolnienie profesji nie obejmie rzeczoznawców majątkowych, przynajmniej na razie, bo Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa również otwarcie tej profesji, tyle że w późniejszym terminie. Rzeczoznawcy z niepokojem podchodzą do zapowiadanych zmian. Ich praca związana jest często ze specjalistycznymi opiniami na temat majątku wielkiej wartości, w których nie ma miejsca na najdrobniejszą pomyłkę. Nasze operaty dotyczą nieruchomości wartych kilkudziesięciu milionów i tu nie ma czasu na uczenie się na błędach, tu trzeba być przygotowany już do zawodu. Przedstawiciele profesji związanych z rynkiem mieszkaniowym podkreślają, że są gotowi na zmianę, ale zwracają uwagę na potrzebę wprowadzenia takich rozwiązań prawnych, które nałożą na nowe osoby konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji. Bez tego nastąpi ich zdaniem obniżenie jakości usług. Wtedy będzie dokładnie to samo, co dzisiaj jest, bo licencja pokazuje, w jaki sposób można, uzyskując wiedzę, ten zawód wykonywać. Jeżeli taki sam system zostanie zachowany, a zniknie tylko coś takiego, jak papier, który daje pewne uprawnienia dzisiaj, no to myślę, że wszystko będzie dobrze. Według danych GUS bezrobocie wśród młodych ludzi jest obecnie na poziomie około 500 000 osób, a specjaliści szacują, że likwidacja zawodów regulowanych może zwiększyć zatrudnienie o 15 do nawet 20% w poszczególnych profesjach. Czy jednak nie odbije się na jakości świadczonych usług? To pytanie pozostaje na razie bez jednoznacznej odpowiedzi. W dzisiejszych nieruchomościach lubuskich nie zabraknie tematyki dotyczącej aranżacji wnętrz. Zgodnie z obietnicą wracamy teraz do Kostrzyna nad Odrą i jednego z tamtejszych domów, którego wnętrze wykończono w sposób bardzo nowoczesny, a jednocześnie funkcjonalny. Ponad 200-metrowy dom w Kostrzynie to modernistyczna forma konstrukcyjna z nowoczesnym wnętrzem. Wyróżniającymi się elementami są industrialne schody, czarno-biała kuchnia z oryginalnym okapem i mnóstwo przestrzeni. Właśnie ta przestrzeń wraz z wpadającym do środka naturalnym światłem budują niepowtarzalny klimat. Jest tak również na piętrze, gdzie wciąż prowadzone są prace aranżacyjne, a ciekawostką na górnej kondygnacji jest m.in. śmiałe zastosowanie drewnianych elementów. To jasne drewno, wybielone, które troszeczkę ociepla, a jednocześnie nie przytłacza i pasuje do tych chłodnych kolorów. To jest taki element, który na pewno też powstał w międzyczasie, na to jakby z założenia nie było planu, ale myślę, że on, ten kolor idealnie się tutaj wpisał. W aranżacji wnętrza odważnie sięgnięto po ciekawe szklane akcesoria. Różnego rodzaju gatunki szkła zastosowane w oknach i drzwiach okazały się pomocne w uzyskaniu dodatkowego oświetlenia powierzchni mieszkalnej. Widać to w momencie, kiedy nie pali się żadne światło, jest dzień, trochę ponury jak dzisiaj
i tego światła nie brakuje. Ono przenika głównie z okien, ale też jest tutaj zastosowany drugi element, który to światło przenosi, czyli drzwi wewnętrzne, które w całości są szklane. Są zrobione z szyby mlecznej, co powoduje, że nie widać, co dzieje się w pomieszczeniu, natomiast przenika światło naturalne. Na piętrze znajduje się sprawiający wrażenie lekkości pokój dziecięcy. Tu postawiono na delikatność formy, odcienie bieli i ciekawe akcenty. W zupełnie innym klimacie utrzymany jest za to nowoczesny pokój nastoletniej córki, gdzie znajdują się funkcjonalne meble, wygospodarowano miejsce do nauki i relaksu. Mocnym akcentem na piętrze jest salon kąpielowy. Centralne miejsce zajmuje w nim wygodna klasyczna wanna. Alternatywą dla niej jest duża kabina prysznicowa. W spokojnym wnętrzu zaskakuje natomiast koralowo-czerwony kolor, który ożywia i pobudza zmysły. Umiejętną grę barw zastosowano w całym mieszkaniu. Kolory ścian, jest tu ich kilka, trzy, cztery, przenikają się tak delikatnie, że w zasadzie można by nie zauważyć, gdzie są te odcięcia, a jednocześnie widać ten kontrast. Kontrast powoduje podłoga w styku z tymi jasnymi płaszczyznami schodów, z ilością jasnego koloru ścian. Pojawiają się białe meble, które z kolei eksponuje ciemna ściana. Podział przestrzeni też wynika z układu kolorów. One są zaznaczone, czyli w miejscu, gdzie pojawiają się tak lekko ukryte drzwi do toalety, pojawia się ciemniejszy kolor. Dom, który omawialiśmy, to doskonały przykład na przemyślaną aranżację, w której zastosowano odważne pomysły dekoratora wnętrz. Nie bójmy się więc sięgać po niekonwencjonalne rozwiązania, bo efekt końcowy może dać nam ogromną satysfakcję i znacząco podnieść komfort miejsca, w którym mieszkamy. Szanowni Państwo, w dzisiejszym programie Nieruchomości Lubuskie to już wszystko. Żegnamy się z wietrzną, ale słoneczną Nową Solą. Nasz kolejny program z cyklu Nieruchomości Lubuskie już wkrótce. Zapraszam i do zobaczenia.